1000, a teraz dziękujemy wam Gazeto Wyborcze, dziękujemy wam Hanno Gronkiewicz Waltz za darmową reklamę, jest nas 10 tysięcy! Uchodźcy rzekomi, 75% uchodźców to mężczyźni. My w Polsce trochę inaczej rozumiemy jak definicję uchodźca, bo u nas uchodzą kobiety i dzieci, a u nich zdrowi mężczyźni! Mamy tutaj niemieckie media. Powiedzcie tej świni Martinowi Schulzowi jedno, że my w Polsce mamy takie powiedzenie. Polacy nie pytają, gdzie są wrogowie, tylko gdzie oni, tylko ilu ich nie pytają, ilu ich jest, tylko pytają, gdzie oni są. Gdzie oni są, więc uprzedzamy was. Jeżeli według tej nowej ustawy, choć na metr polskiej ziemi, wyjdziecie ze swoimi siepaczami, to będziecie stąd spierdalać szybciej niż ruscy w 20 roku! Przeciw imigrantom, Polacy! Przeciw imigrantom! Łapy też od polskiej ziemi! Imigrantów tu nie chcemy! Łapy też od polskiej ziemi! Imigrantów tu nie chcemy! Łapy też od polskiej ziemi! Niech to zwycięstwo, które było 332 lata temu, przyświeca naszej walce. Bądźmy godnymi potomkami tych ludzi, którzy obronili Europę. Jan Sobieski, polski mieć, islamistów pędził precz. Jan Sobieski, polski mieć, islamistów pędził precz. Rząd polski z premierem Kopacz najpierw w ogóle mówi nam cały czas, że prowadzi niezależną politykę i wewnętrzną, i zagraniczną. No to dla mnie śmieszne, jak idą dyspozycje Zachodu. Na początku dowiedzieliśmy się, że mamy przyjąć 2000 uchodźców, tak zwanych uchodźców. Potem, że to już będą tylko chrześcijanie. Dzisiaj, dwa dni później, dowiadujemy się, że to ma być 10 tysięcy. Potem dowiadujemy się, że ma być wiązanie rodzin, program, gdzie będzie ich 50, 80 albo 100. Za miesiąc dowiemy się, że ich ma być 200 tysięcy, a za pół roku, że milion. Ten rząd w żaden sposób nie liczy się z interesem narodu. Ten rząd wykonuje zlecenia płynące z Berlina. Czy Polskę stać na taki dobrobyt? Przewodniczący, ale powiem wam teraz coś o Unii. Przewodniczący Komisji Europejskiej, pan Juncker, stosuje wobec Polaków pedagogikę wstydu. Mówi nam, 20 milionów imigrantów macie po świecie. Tak? To ja się go pytam. A kto nas sprzedał w Jałcie? A kto nas zamknął za żelazną kurtyną? Jebać Unię! 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 Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, niepodległość dla wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, niepodległość nam odbiera. Słuchajcie, i teraz wiemy, że król jest nagi, kurtyna spadła. Dzisiaj widzimy, że to co widzimy w internecie, a to co widzimy na ekranach telewizorów, mediów, to jest dwie różne rzeczywistości. Musimy się sprzeciwić. Ci dziennikarze tutaj są, też niech się sprzeciwią. Wiemy o tym, że pracujecie w niemieckich mediach. Wiemy o tym, że musicie w nich pracować, bo musicie utrzymać rodziny. Ale zadbajcie o to,
żeby ten naród przetrwał. Postawmy się wszyscy, zbudujmy własne polskie media. Odzyskajmy ten kraj od tych bandytów i złodziei, którzy mają go od 1944 roku. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał na przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Polacy! Imigrantom! Ej, słuchajcie! Nie przechodźcie w to stanowisko! Wstrzymajcie się linii Straży Marszu! Straż Marszu, zróbcie porządną linię tutaj! Nie! Nie! Nie dla imigrantów! 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 Niebieska świnia! Szur! Szur! Niebieska świnia! Szur! Szur! Niebieska świnia! Szur! Szur! Niebieska świnia! Szur! Szur! Niebieska świnia! Szur!